w życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Z nami Ariel Krasnopolski, po zwycięstwie na Galibianie. Ariel, tak jak wczoraj obiecywałeś, przyszedłeś do ringu bez chwili wahania. Nie było przestojów, nie było myślenia o chwili odpoczynku. Także 4 minuty w świetnym tempie, trochę może pod koniec chaotycznie, ale zasłużyłeś zwycięstwo. Znaczy 6 minut, ale no, faktycznie trochę się zaczęła ręce, bo tutaj podpaliłem się w tym początkowym rundę, z trochę więcej spokoju. Ale myślę, że to z walki na walkę będzie coraz lepiej. No, uważam, że poprzedłem, byłeś lekcji. Dużo znajomych chciałem podziękować za dobiegi. Wykonałeś się zawodnika, który był przed walką może nieco faworyzowany, wyżej od ciebie notowany. Natomiast to ty wydawało się, że byłeś silniejszy fizycznie i narzuciłeś swoje warunki. Powiedz, czy to jest właśnie ten boks, który cię najbardziej satysfakcjonuje? Taki półdystansowy, agresywny, szybki? Znaczy, no, na pewno nie jestem jakimś wybitnym technikiem, prawda? Moja technika to jest przeważnie jeździ przodu, już jakaś tam miejsca w półdystansie, tylko muszę do tego więcej luzu nabrać, żeby rozkręcać się z dobrym rundami, nie podpalać się, to dużo spięcia jest. Potrzebuję jeszcze więcej luzu, ale myślę, że to przyjdzie. Jakim razem tam zaskoczył cię dzisiaj jakiś? Znaczy, tak trochę nie mogłem zrobić, że chcę, na tą niską jego głowę i bite te takie ciosy samochody. Co prawda powinienem, jakoś sobie z tym radzić, ale no, nie wiem, zobaczymy, muszę obejrzeć nagranie spokojnie, bo to zupełnie inaczej wygląda w ringu niż myślałem, żeby... Czego możemy zrobić w kolejnej walce? Jaki jest element, który szczególnie chciałbyś poprawić? No bo chciałbym robić tego luzu i robić dobre widowisko, żeby się podobało, żeby to wychodził mi się dalej. I tyle. Czyli na zawodowstwie czujesz się wyraźnie coraz lepiej i do rubryki wygranych walk postarasz się dopisać na następne. Tak, mam nadzieję, że będziemy prezentować i wyniosę w końcu lekcję. Nabiorę tego, będę mógł sobie przeczytać. Ale dziękuję serdecznie. Dziękuję.